Obiecałam Wam też pokazać misia Pracusia. Ja już mówiłam o misiu Pracusiu w jakimś tam innym wejściu. Wiem, że w grupie są aktywne czytanie, są różne opinie na temat misia Pracusia. Jednym się to podoba, że to jest takie powtarzanie w kółko, innym się nie podoba. Ja jeszcze raz mówię, że takie powtarzanie dzieci lubią i nikomu naprawdę się krzywda nie stanie, więc jest to tylko kwestia takiego naszego dorosłego gustu, czy nam się takie rzeczy podobają, czy nie. Natomiast dzieci będą na pewno przeszczęśliwe, bo tutaj, zobaczcie, tutaj można sobie w warsztacie Mikołaja, bo to jest pomocnik Mikołaja, można sobie tutaj pogrzebać najróżniejszymi rzeczami. To jest fajne, bo takie małe paluszki powinny ćwiczyć takie kręcenie, takie wskazywanie, także próbujcie też tak przekręcać, zachęcajcie dzieci do takiego czegoś, bo fajnie jest właśnie, jak jest nie tylko takie w górę, w dół, takie manipulowanie, ale też właśnie, że tak powiem, na okrągło. No, mamy tutaj takie, o, trzeba wycelować i tutaj, tak, tak, tak. Także to jest książka z wydawnictwa Wilga, jest cała seria, którą myślę bardzo dobrze znacie, bo dosyć często pojawiała się w grupie i też jest na blogu. To jest ten klimacik świąteczny. Wiele osób prosiło, żebyśmy zajrzeli, więc zaglądamy, a to się zaczyna wszystko nawet jeszcze tutaj przy okładce.